Walentynki walentynkami, ale tuż, tuż, dzień, który jeszcze bardziej kojarzy się z pięknymi bukietami. Wszystkie a jakże dla pani. Dlatego już teraz z dyrektorem Centrum Artystyczno-Kulturalnego Zamek przenieśliśmy się z zamkowych murów do Kwiaciarni i mamy dla państwa wyjątkowe zaproszenie. Chciałbym Państwa bardzo serdecznie zaprosić do tego, żebyście wzięli pod uwagę 8 marca. 8 marca Dzień Kobiet, a 7 marca organizujemy Babski Wieczór, stąd moja obecność tutaj w kwieciarni. Ja już jestem przygotowany. Kwiaty zamówione dla mojej ukochanej. Mam nadzieję, że Panowie też sprężycie się tak, by wyrobić się z zamówieniem bukietu kwiatów na 8 marca i będziecie mieli możliwość stawiania się 8 marca u swoich ukochanych kobiet. U mam, cioć, córek... Żon, no, całego katalogu kobiet, które można byłoby tutaj wymieniać. Wszystkie panie zostaną z pewnością doskonale ugoszczone w ramach kolejnej edycji Babskiego Wieczoru. 7 marca. 7 marca w hali widowiskowo-sportowej organizujemy Babski Wieczór. To już kolejna edycja tej imprezy. W tym roku muzyczny teatr Terno. Cygański zespół, jeden z najlepszych zespołów w Polsce, ba, jeden z najlepszych zespołów w Europie. To wszystko dla naszych pań za jedyne 10 złotych. Panowie, bilety możecie kupić w żabce na ulicy Kościuszki lub w sklepie Fresh i oczywiście u nas w zamku. Ubiegłoroczna edycja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Można być pewnym, że w tym roku będzie podobnie. Dlatego lepiej czym prędzej przygotować się i zakupić bilety. Początek babskiego wieczoru o godzinie 18.00.